Niejednokrotnie utyskujemy na jakość stanowionego prawa, na jakość polityków, którzy to prawo stanowią, ale jest okazja, najbliższe wybory, aby zmienić ten stan rzeczy. Będzie to zależało od tego, jakich ludzi wybierzemy do parlamentu. Jacek Janiszewski jest kandydatem do Senatu, niezależnym kandydatem do Senatu, a więc nie będzie w dyscyplinie partyjnej, nie będzie jej podporządkowany. Będzie mógł korzystać z własnego rozumu, doświadczenia, wiedzy i z tego, co w życiu zdobył i osiągnął. Jacek Janiszewski jest właśnie takim kandydatem, który, jakim powinien być ktoś, kto chce reprezentować innych ludzi, bo za dużo jest w Polsce polityków, którzy siebie przede wszystkim chcą reprezentować, a nie o to w demokracji chodzi. To przede wszystkim człowiek bardzo porządny, to taki porządny człowiek, dla którego więcej znaczy zrobić coś dobrego, niż zrobić coś z powodu interesu. Imponuje mi jego energia, imponuje mi to, że coś chce zrobić dla swojego regionu przede wszystkim, ale nie tylko, że chce zrobić coś w skali ogólnopolskiej, co stało się już w tej chwili bardzo interesującym, podziwianym i akceptowanym przedsięwzięciem. Poznałem Jacka jako osobę, która łączy środowiska biznesowe z samorządem, z polityką i ze swoim regionem. Życiowym doświadczeniem, dorobkiem może wspierać region. Takim celem, który realizuje, jest forum gospodarcze, w którym uczestniczy wiele tysięczna rzesza przedsiębiorców, ludzi czynu, ludzi społecznie zaangażowanych. Co roku bierzemy udział w tym forum. Jest to platforma do rozwijania biznesu i nawiązywania kontaktów nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. Zawsze ogromnie zaangażowany w sprawy swojej ziemi, w sprawy terenu czy części Polski, którą reprezentował i dla której starał się pracować. Poznałem go jako świetnego organizatora, organizującego forum gospodarcze w tym regionie, z którym się utożsamia, dla którego na pewno jako senator będzie tak dobrze pracował jak do tej pory, bo jest człowiekiem sumiennym, uczciwym i wartym tego, aby na niego oddać głos. Podkreśliłbym fakt jego zaangażowania w sprawy regionu, bo to jest dość rzadka cecha wśród dzisiejszych polityków. Nawet wtedy, kiedy nie był czynnym politykiem, kiedy nie miał mandatu, jego zaangażowanie było codzienne. I to jest, wydaje mi się, gwarancja na to, że dalej sprawy, które są mu bliskie, niezależnie od tego, czy tak, czy inaczej, to Jacek zawsze będzie zaangażowany w sprawy tamtego regionu. Uważam, że dr Janiszewski jest bardzo pozytywną osobą. Nie spoczął na laurach po opuszczeniu rządu, tylko właśnie działa na rzecz lokalnej społeczności i wydaje mi się to w tym przypadku bardzo cenne. Pana ministra Jacka Janiszewskiego poznałem w rządzie w latach 97-99. Był człowiekiem, który potrafił walczyć o sprawy wsi, ludzi i o to, aby zadania, które przed nim stały jako ministra, były jak najlepiej wykonywane. Mogę powiedzieć, że nie było za jego czasów konfliktów, nie było awantur, nie było afer tak zwanych, a więc rządził resortem i całą branżą spokojnie. Jacek Janiszewski jest dobrym kandydatem do Senatu, ponieważ łączy ze sobą doświadczenie, kompetencje, a także taką cechę, która go charakteryzuje, mianowicie osiąganie postawionych celów. Ma mnóstwo nowych pomysłów, cały czas tryska jakby energią i pomysłami. Też nie traci tego ducha młodości. Jacka Janiszewskiego znam od kilkunastu lat, od czasu naszej wspólnej pracy w rządzie Jerzego Bucka. Spotykałem się później z nim wielokrotnie i mogę powiedzieć, że to zawsze były spotkania bardzo konkretne, poświęcone konkretnym sprawom, tematom, problemom, które trzeba było rozstrzygnąć albo rozwiązać. Bardzo dobrze nam się współpracuje przy akcji Bezpieczne Wakacje, bezpieczne i ekologiczne wakacje i Jacek jest tutaj takim, można powiedzieć, guru i spiritus movens.
Bezpieczne wakacje to jest też pokazanie zagrożeń, jakie stoją przed młodymi ludźmi w tym okresie. To jest też pokazanie im miejsc, gdzie mogą szukać pomocy. Jacek Kliniszewski potrafi też w bardzo dobry sposób integrować środowiska młodzieńcze, ponieważ organizuje w czasie wakacji miejsce i czas wypoczynku dla młodzieży. To jest bardzo interesująca, bardzo ważna inicjatywa, którą warto popierać. Mieliśmy w tym roku ponad 20 koncertów w różnych miejscach, gdzie udało nam się pokazać te problemy bezpieczeństwa ludziom, którzy na co dzień być może nie mają z tym styczności. I robi to całkiem ofiarnie i uważam, że jakby wszyscy tak działali, nie przechwalając się tym i nie latając ze sztandarami swoich zasług, a czyniąc dobro właśnie dla dzieci, to byłoby dużo fajniej. Jacek Janiszewski. Jacek Janiszewski. Człowiek niezwykły i w pewnym sensie wyjątkowy. Po pierwsze, bardzo skuteczny jako polityk i jako przyjaciel, który pomaga w dziesiątkach spraw. Jacek Janiszewski jest najlepszym kandydatem na senatora. Jacka Janiszewskiego znam od paru lat. Jacek Janiszewski jest moim przyjacielem, jeśli mogę tak powiedzieć o sobie, i mogę być z tego dumny. Przede wszystkim dlatego, że Jacek Janiszewski to jest po prostu porządny człowiek. Jest człowiekiem, który najlepiej oddaje ideę dobrego gospodarza. Bardzo uczciwy człowiek w życiu publicznym. Tacy ludzie powinni być obecni. To, co mi się w nim niezwykle podoba, że nie przykłada etykietek do ludzi. Jacek Janiszewski jako kandydat do Senatu jest gwarantem lepszej jakości stanowionego prawa, a także jest człowiekiem, który dzięki swoim kompetencjom, doświadczeniom będzie podejmował ważne problemy, które czekają nasz kraj. Dobry człowiek, który świetnie poradzi sobie z startem na senatora Rzeczpospolitej. Jest na pewno skuteczny w przekuwaniu idei na działanie. A to jest najważniejsze.